Cryptomasters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. Przychodzę do Was jak co tydzień z nowym filmem. I chciałem Wam powiedzieć, że wraz z ekipą Cryptomasters oraz Instytutu Kryptografii przygotowaliśmy dla Was nową serię filmów, które głównie będą skupiały się na edukacji. Bo tak jak każdy z Was wie, lub powinien wiedzieć, Edukacja w inwestowaniu nie tylko w kryptowaluty, ale w cokolwiek byście nie inwestowali, edukacja jest najważniejsza. Pamiętajcie, żeby cały czas się rozwijać, żeby rozumieć to, w co się inwestuje, bo inaczej to nie ma sensu. Dlatego też postanowiliśmy wypuścić serię filmów edukacyjnych. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Pamiętajcie, żeby polubić film. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam do subskrypcji oraz włącz ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia z najnowszymi filmami na naszym kanale. Na początek, tak jak zawsze, zastrzeżenie prawne: wszystkie dane, materiały, informacje i tym podobne. Znajdujące się w filmie nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej. Pamiętajcie, że to, co przedstawiam, to jest tylko i wyłącznie moje własne zdanie, a przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecam zrobienie własnego researchu. Jeżeli wszystko jasne, no to możemy zaczynać. Pamiętajcie również, że mamy dla Was darmowe e-booki. Linki do tych e-booków znajdują się w miejscu na opis pod tym filmem. Jest to e-book dla początkujących mojego autorstwa zapraszam do pobrania znajdziesz tam bardzo dużo ciekawych informacji jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut na pewno zaoszczędzi ci to dużo czasu w przeszukiwaniu internetu w szukaniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz zapraszam do pobrania raportu autorstwa fila koniecznego oraz Piotra Michalaka jak i w co inwestować, aby pomnożyć swój majątek nawet o 500 lub więcej procent. W tym raporcie zawarte są nie tylko kryptowaluty, ale także nieruchomości, złoto, srebro. Także, jeżeli jesteś inwestorem, to powinieneś zaznajomić się z tym właśnie, oto raportem. Przechodzimy do części pierwszej naszych materiałów edukacyjnych. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, jak. I czego nie kupować, jak odróżnić skam, jak można łatwo rozpoznać projekty, w które nie warto inwestować. Większość filmów na YouTube opowiada o tym, w co inwestować, żeby dużo zarobić, a ja na przekór powiem, w co nie inwestować. Nie będę podawał tu przykładów, nie będę sugerował się żadnymi przykładami. Wszystkie loga kryptowalut, takie jak Bitcoin i tym podobne, są umieszczone tu tylko ze względu na tematykę filmu. I wcale nie mówię o tym, żeby w Bitcoina nie inwestować. To jest tylko i wyłącznie szata graficzna z tematyką kryptowalut. W dzisiejszym filmie znajdziecie zagadnienia takie jak nieoczekiwany kontakt, zbyt dobre warunki umowy, poproszono o dane osobowe, nacisk na szybką inwestycję, brak danych kontaktowych, sposób inwestycji. Oraz poufność lub naganianie na zdobywanie kolejnych inwestorów. To jest siedem takich głównych aspektów, którymi powinniście się zainteresować przed zainwestowaniem w cokolwiek, które od razu powinny zapalić u Ciebie taką czerwoną lampkę ostrzegawczą i dać dosyć wiele do zrozumienia. Przejdźmy do pierwszego punktu, jakim jest nieoczekiwany kontakt, i taki nieoczekiwany kontakt najczęściej przychodzi z mediów społecznościowych. Na nasz telefon komórkowy lub na pocztę e-mail. To są trzy podstawowe sposoby kontaktu, nie tylko oszustów, ale wszystkich innych firm. Tylko tutaj należy pamiętać, czy spodziewamy się jakiejś wiadomości, maila czy telefonu, czy się tego nie spodziewamy. Pamiętajcie, zawsze weryfikować, kto do nas dzwoni, kto do nas pisze, w jakiej sprawie i czy warto w ogóle jest z nim rozmawiać. Nieoczekiwane połączenie może być oznaką kontaktu z firmą, z którą nie chcesz mieć do czynienia, jednak firmy czasami dzwonią do swoich klientów niespodziewanie z uzasadnionego powodu. Jeśli przedstawiciel firmy dzwoni do ciebie, upewnij się, że robisz wszystko, co możesz, aby zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej. Przez telefon możemy jedynie wysłuchać, bądź też w wiadomościach napisać on odpisze, kim jest itd. itd. Pamiętajcie, że w dobie internetu wszystko możemy sprawdzić przez internet. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to głównie też mam na myśli aplikacje do wysyłania krótkich wiadomości, takie jak Messenger, WhatsApp, Telegram i tak dalej Tutaj trzeba szczególnie uważać, bo na przykład na Telegramie zdarzają się bardzo często naciągacze i oszuści. Podobnie jest na naszej skrzynce mailowej, gdzie roi się od maili spamowych od różnych firm namawiających do kupienia różnych rzeczy. Pamiętajcie, żeby wszystko weryfikować, a jeżeli jest jakiś załącznik w poczcie, to najlepiej go nie otwierać. Jeżeli był to kontakt przez Telegrama, Facebooka, to na pewno z jakichś grup społecznościowych zostałeś wyciągnięty i ktoś może próbować naciągnąć Cię na kupno jakichś tokenów i tutaj musisz bardzo uważać. Pamiętajcie, że odwrócenie transakcji zawartej właśnie poprzez media społecznościowe jest później bardzo ciężkie, a nawet czasami niemożliwe. Także to jest pierwszy punkt. Przejdźmy do następnego punktu, jakim są zbyt dobre warunki umowy. Co mam na myśli, mówiąc, zbyt dobre warunki umowy? A to, że wpłacisz stówkę i za nic nierobienie będziesz otrzymywał 80% miesięcznie albo i nawet więcej. Dość często w skamach można zauważyć praktykę namawiania naiwnych inwestorów małym wkładem, dużym zyskiem za nierobienie kompletnie nic. Na przykład argumentują, że firma ta zarabia na arbitrażu, ma kopalnie na Syberii, kopalnie w chmurze, czy reinwestuje Twój kapitał. Często jest to dosyć łatwe do sprawdzenia, tylko nikomu się nie chce tego robić. Na przykładzie projektu Plastoken, o którym również nagrywałem film, jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to zapraszam Cię do oglądnięcia. Zyski były tak duże, że żeby wypłacić wszystkim inwestorom zyski takie, jakie... Sobie wyrobili, firma musiałaby codziennie przehandlowywać kilkoma tysiącami bitcoinów, co jest niemożliwe, bo taką ilością spowodowaliby bardzo duże wahania na rynku kryptowalut, ze względu na to, że ten rynek nie jest duży. Dlatego często właśnie na takie rzeczy trzeba patrzeć. Łatwo sobie można obliczyć, jeżeli firma chwali się, że ma 3 miliony użytkowników, każdy dostaje po 10% przy minimalnej wpłacie 500 dolarów. Wystarczy wyciągnąć kalkulator i sobie to policzyć, popatrzeć na kapitalizację rynku i wtedy czarno na białym będziesz miał dowód, że jest po prostu niewykonalne wypłacanie takich zysków swoim inwestorom. To jest punkt drugi, który powinien zapalić ci czerwoną lampkę i ostrzec przed inwestycją w ten projekt. Tutaj do tego możemy jeszcze dodać bardzo duże zyski. Pamiętajcie, że na lokatach bankowych można zarobić 1.5, 2, a nawet 3%. Jeżeli są firmy na świecie oferujące zwroty z inwestycji na poziomie 80 czy 100%, to dlaczego banki jeszcze istnieją? To jest podstawowe pytanie. Gwarancja ogromnych zysków z inwestycji w większości przypadków okazuje się oszustwem lub piramidą finansową. Procent składany często jest wykorzystywany do przyciągnięcia nowych inwestorów, oferując jeszcze większe zwroty z inwestycji. Na przykładzie procentu składanego, możemy powiedzieć, można powiedzieć, że bez procentu składanego będziesz zarabiał jedynie 25% miesięcznie, a jeżeli będziesz zostawiał swoje zarobione środki, żeby zarabiały dalej, to możesz osiągnąć nawet 98% miesięcznie przy procencie składanym. To są oczywiście tylko przykłady, ale tak właśnie działają firmy prowadzone przez oszustów. I tym samym zostawiacie wszystkie swoje zarobione środki, które krążą dalej, i później nie możecie ich wypłacić. Przejdźmy teraz do trzeciego punktu. Jakim jest próba lub warunek podania danych osobowych? I tu pamiętaj: jeżeli przed samą inwestycją jesteś zmuszony do podania danych osobowych, to już powinna zapalić się następna czerwona lampka. Oczywiście na giełdach czy innych portalach płatności masz obowiązek przejścia KYC, ale przy airdropach czy inwestycjach w projekty kompletnie dla Ciebie nieznane, najpierw zastanów się, czy warto przechodzić taką weryfikację. Nie podawaj danych osobowych, nie podawaj kluczy prywatnych do portfeli, to jest podstawą w świecie kryptowalut. Nikt nigdy nie będzie prosił Cię o klucze prywatne, a jeżeli prosi, to od razu go zablokuj, ani nie podawaj danych kart kredytowych ani płatniczych. Pamiętaj, to są Twoje pieniądze i nie warto, żebyś oddał je jakiemuś złodziejowi przez przypadek bądź niewiedzę. Następnym argumentem, którym często kierują się oszuści, jest nacisk na szybką inwestycję. Pamiętaj, że Skamy i różnego rodzaju oszustwa nie trwają długo i w bardzo krótkim czasie chcą zarobić, zarobić. chcą ukraść jak najwięcej pieniędzy i chwytają się wielu różnych sposobów, żeby to zrobić. Przedstawię Ci kilka sposobów, jakimi posługują się właśnie złodzieje. Pamiętajcie, żeby nie szufladkować, bo nie każdy jest złodziejem, który stosuje te metody, ale one już powinny zapalić u Ciebie czerwoną lampkę. Pierwszym takim mykiem jest promocja. Tylko teraz możesz kupić za tę cenę, od jutra cena będzie rosła i tak itd. Tak Bardzo często wykorzystywany motyw w oszustwach. Następnym motywem jest gratisy. Kupując dzisiaj 1000 tokenów, otrzymasz 50% więcej. Jeżeli będziesz chciał kupić jutro, to już tych 50% nie otrzymasz. Ograniczony czas, oferta ważna do jutra. Nacisk na szybki zakup tokenów z argumentem, że jutro tych tokenów już nie będzie można kupić, że sprzedaż jest tylko dzisiaj. Ograniczona liczba osób, 500 osób może wziąć udział, jest już 498 aktywnych użytkowników. Jeżeli zakupisz dzisiaj, będziesz 499, prawdopodobnie za dwie godziny już nie będziesz mógł kupić tych tokenów. I kolejnym takim krokiem jest spam wiadomości email, sms. Oraz wszystkie wiadomości w mediach społecznościowych odliczające czas non-stop, przychodzące maile, które przypominają ci, żebyś to kupił. Pamiętajcie, że to są chwyty marketingowe, które bardzo intensywnie działają na Twój mózg, żebyś zakupił jak najszybciej to, co oferuje ci sprzedający. Na to też nie możecie się łapać. Jeżeli jest tak duży nacisk, to musicie się zastanowić, dokładnie zweryfikować, czy warto to kupić. Przejdźmy do kolejnego kroku, jakim jest dane kontaktowe do firmy czy osoby, która chce Wam sprzedać taki towar. Tutaj również podam przykład Plastocena, gdzie w żaden sposób nie można było się skontaktować z nikim z tej firmy, niby firma była gdzieś zarejestrowana, ale nigdzie nie było żadnego kontaktu. Szkoda, że ludzie tak łatwo dali się nabrać na ten projekt. A tak nawiasem mówiąc, bardzo jestem ciekaw, czy ten kolega, który tak ładnie mi opisał w komentarzu pod tamtym filmem, że ja się nie znam i że Plastoken wymienia serwery i tak dalej, i że oni tak dużo zarabiają, już ma dostęp do swoich środków, czy te serwery zostały już naprawione? Jeżeli oglądasz ten film, to bardzo chętnie się dowiem. Jeżeli mógłbyś zostawić komentarz pod tym filmem, to by było super. A propos komentarzy, bardzo Was zachęcam do zostawiania komentarzy, dzielenia się wiedzą. Jeżeli macie jakieś pytania, to nie ma problemu, również możecie je zostawiać pod filmem, jak tylko znajdę czas to będę na nie odpowiadał. Przejdźmy teraz do prezentacji. Co mam na myśli mówiąc dane kontaktowe do tej osoby lub firmy? Mamy pięć głównych dróg do kontaktu z daną firmą. Jest to poczta FAQ, pomoc techniczna, social media oraz siedziba firmy. I krótko teraz opowiem o każdym z nich. Każda poważna firma ma podaną oficjalną pocztę e-mail. Chyba nie macie wątpliwości co do tego argumentu. Wejdźcie sobie na jakąkolwiek firmę i zobaczcie, że każda ma skrzynkę pocztową i do każdej firmy można napisać. FAQ zbiór pytań i odpowiedzi mające na celu udzielenie danemu użytkownikowi serwisu internetowego pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób. To jest nie zawsze, lecz bardzo często i jest to bardzo wygodne dla wszystkich firm, dlatego też firmy ceniące swój czas z reguły mają FAQ i warto czegoś takiego poszukać. Jest to bardzo proste, wystarczy wpisać plus token FAQ w Google, kliknąć Enter i zobaczyć, czy coś wyskakuje. Jeżeli nic nie wyskakuje, to sprawdzić pocztę, pomoc techniczną i tak dalej. Nie bójcie się tego robić, internet nie gryzie, a lepiej poświęcić godzinę czasu na sprawdzenie niż później. Setki godzin na próbę odzyskania swoich pieniędzy. Pomoc techniczna. Często poprzez e-mail oczywiście jeden konkretny adres e-mail, na który możesz w każdej chwili wysłać wiadomość w razie problemów. Taka pomoc techniczna z reguły jest w każdym projekcie czy to są portfele, czy giełdy kryptowalutowe, czy jakiekolwiek inne usługi wszędzie mamy pomoc techniczną. Social media. Facebook, Twitter i tak dalej. Brak profilu w mediach społecznościowych uniemożliwia dodanie oraz rozpowszechnianie oceny firmy, w witryny. I tu znowu odniosę się do Superplastokena, który nie miał. Kąt kompletnie nigdzie nie można było przeczytać. Trzeba było szukać w Google'ach plastoken, opinie itd., itd. Było to niemożliwe do zrobienia, ponieważ oni nie mieli stron, na których mogliby być opisani. Oraz siedziba firmy, dane firmy, legalnie zarejestrowana firma jest do zweryfikowania przez internet i o tym musicie pamiętać. Oprócz tego, że znacie nazwę projektu. To sprawdźcie, jaka firma zajmuje się tym projektem, i wtedy możecie sprawdzić, czy firma faktycznie jest legalnie zarejestrowana i istniejąca firma. Przejdźmy teraz do kolejnego kroku, jakim jest sposób inwestycji. Jest to również bardzo ważne, ponieważ tu najczęściej możemy zobaczyć, czy chcemy w ogóle to wchodzić, czy nie chcemy w to wchodzić. Pierwszy aspekt Telegram, Facebook, Discord i tak dalej, wszelkie social media, wszelkie aplikacje, komunikatory i tak dalej. Im częściej używasz, tym więcej naciągaczy. Sam wiem to bardzo dobrze. Na Telegramie non-stop dostaję jakieś wiadomości od spamerów, którzy próbują mi sprzedać tokeny czy kryptowaluty. Na boku poprzez wysłanie im pieniędzy oni mi wyślą po oczywiście mega promocyjnej cenie kryptowaluty na mój portfel. Nie kupuj na social media. Kupuj tylko z zaufanych źródeł. Płatności tylko kryptowalutami. Większość firm przyjmuje płatności za pomocą kont bankowych, PayPala, przelewów itd. itd. Płać tylko poprzez zaufane portale, takie, w których możesz cofnąć w razie czego transakcję. Na PayPalu możesz, jest to bardzo proste, jeżeli klikniesz, że robisz zakupy, a nie przelewasz do przyjaciół bądź rodziny. Na koncie bankowym jest to z reguły dosyć bardziej skomplikowane, ale również można tą transakcję cofnąć. I udowodnić, że zostało się oszukanym. Kolejny sposób to dostęp do Twoich środków. Portfele, na których trzymasz swoje środki, nie mogą być kontrolowane przez inny organ czy też instytucje. Portfele zdecentralizowane bądź sprzętowe są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ to ty trzymasz kryptowaluty i to i one są tylko i wyłącznie pod twoją kontrolą. Portfele, które są na serwerach innych firm, instytucji czy kogokolwiek, są pod ich kontrolą. One nie są wcale twoje, ty tylko tak myślisz, ale w każdej chwili mogą wyłączyć serwery, mogą odciąć ci dostęp do portfela i wtedy nie wyciągniesz swoich środków. Pamiętajcie o tych trzech głównych zasadach, a na pewno będziecie sporo bezpieczniejsi. Przejdźmy do następnego kroku, jakim jest zachowanie poufności często spotykane w oszustwach, z których bitcoiny rosną zaraz po podlaniu. Każda firma pragnie dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby rozpowszechniać swoje usługi i tym samym zarabiać. Jeżeli ktoś cię prosi, żebyś nikomu nie mówił, że ty u niego kupiłeś, że ty to kupiłeś, to od razu pach, czerwona lampka. Im dłużej ty będziesz trzymał to w tajemnicy, tym dłużej więcej osób będzie oszukiwanych i bez skrupułów będą okradać. Wszystkich naokoło, ale może działać to też w drugą stronę, którą opowiem na przykładzie Ponzi Shame, czyli piramidy finansowej. Każdy z Was pewnie wie, jaką strukturę ma piramida finansowa. Jest główny szef, główny właściciel, który stworzył tą piramidę i wszystko wymyślił, zleca kolejnym osobom, żeby zagarniali jeszcze kolejne osoby. Każdy zagarnia coraz więcej osób, coraz więcej osób i tworzy się piękna piramida, gdzie na samym końcu Wszystkie pieniążki zabiera ten właśnie szef, i ulatnia się z tymi pieniędzmi. To jest przykład piramidy finansowej, która bardzo często wykorzystuje. Sposób marketingu MLM, ja nie mówię, że za każdym razem, ale bardzo często, bo jest to dosyć łatwy sposób do zdobycia bardzo dużej ilości środków, ponieważ główni zarządzający niewiele muszą robić, żeby pieniądze same do nich spływały, ponieważ każdy z użytkowników próbuje zaciągnąć jeszcze większą liczbę osób i tym samym więcej zarabiać. I w pewnym momencie wszystko się rozsypuje i właściciele się ulatniają. Nie chcę mówić, że w Plastokenie też tak było i w wielu innych projektach, które teraz są popularne, też tak będzie. Przejdźmy do kolejnego kroku. Mam nadzieję, że otworzy Wam to trochę oczy i trochę bardziej będziecie uważać to, co inwestujecie. Teraz jeszcze tylko przypomnę, na co musicie uważać: 7 podstawowych powodów, które powinny zapalić Wam czerwoną lampkę w głowie. Jest to nieoczekiwany kontakt, zbyt dobre warunki umowy, poproszono o dane osobowe, nacisk na szybką inwestycję. Brak danych kontaktowych, sposób inwestycji oraz poufność lub naganianie. Pamiętajcie, to nie są argumenty, które na 100% powiedzą Ci o tym, że jest to oszustwo lub piramida finansowa, lecz im więcej takich punktów zbierze się do kupy, tym bardziej powinieneś być przekonany, że coś tu jest nie tak. Na podsumowanie dodam tylko żebyście nie dali się oszukać. Zawsze bądźcie czujni. Nikt nigdy nie rozdawał pieniędzy za darmo i dalej nie będzie ich rozdawał. Jeżeli masz obiecane bardzo duże zyski, to już Powinieneś się zastanowić, czy w ogóle w to wchodzić. Nie bój się zadawać pytań, weryfikuj. Mówią, kto pytanie błądzi, skorzystaj z tego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, to napisz do obsługi klienta, na czacie, na mediach społecznościowych, gdziekolwiek. Jeżeli nie uzyskujesz odpowiedzi na nurtujące Ciebie pytania, nie inwestuj. Po co masz inwestować w ludzi prowadzących firmę, którzy mają Cię generalnie gdzieś i w ogóle się tobą mnie interesują? Pamiętajcie, że film jest stworzony do celów edukacyjnych, ale pamiętaj, że Wy sami podejmujecie decyzje. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to powinieneś zacząć go subskrybować oraz naciśnij ten dzwoneczek. To będziesz dostawał powiadomienia o najnowszych filmach na naszym kanale. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć!